500 osób ostatnio mnie pytało, kiedy nowy odcinek 8 Ligi Mistrzów, a jedna osoba zapytała, a kiedy nowy przewodnik? No więc odpowiadam, przewodnik już za chwilę. No dobra, jest piątek, 8 rano, to ruszamy. Dzień dobry. To jest wagon numer 1. Dobry, wagon numer 2. Numer 3! Numer 3, Jezus Maria. To się okazało, że wagon numer 2 jest wagonem numer 3. Wagony pociągu do futbolu. No jedziemy. No i jesteśmy już w Legnicy. Legnica to jest najcieplejsze miasto w Polsce. Podobno. Tutaj średnia temperatur jest najwyższa w całym roku. Więc trzeba uważać, żeby się nie nagrzać. A po drodze byliśmy przy pięknym Sieradzu. Co widzieliśmy w tym Sieradzu? Stadion zwiedzaliśmy. Wygląda to obiecująco, trzeba przyznać. Na stadionie Warty Sieradz był hotel. Hotel nazywał się Recepcja. Hotel Recepcja. Co tam jeszcze było? Tak wiele tam nie było, więc prawie tego miasta super stoi, bo tu jej nie ma. No. Dzisiaj w Legnicy jest mecz. Mieć Legnica? Podejmuje chojniczankę chojnicę. Ja czytałem, że z okazji roku szkolnego tutaj są jakieś zniżki dla uczniów i dodatkowe atrakcje. Będzie nauka kulturalnego dopingu. To oksymoron. To właśnie to mówisz teraz? No. Wyjeb to kurwa! Ależ to było meczycha. Łysy kutasie widzisz? No i kulturalnie było zgodnie z zapowiedziami. Teraz kurwa, kurwa, kurwa! Cóż tutaj rękę pana ambasadora. No i już we Wrocławiu. Tak w ogóle to chyba zapomnieliśmy powiedzieć, jaki był wynik tego meczu poprzedniego. I to jest ten moment. Dobra, 2-1 było dla... Nie, 2-0, 2 było dla mieci. Jakieś znaczenie dla kogoś? Piątek, godzina 22, Wrocław. Zmęczeni, zaraz idziemy spać. No, jeszcze tylko. Wczoraj wieczorem jeszcze widzieliśmy wrocławskie zoo, ale z tego co pamiętam, to ja wymiękłem przy klatce z szympansami. No ale już jest, sobota, godzina 11. W sumie, że ja do hotelu wróciłem o 9.30, ale... Nie dramatyzuj pan, kładłeś się o 9.19. Tak, przepraszam. A jesteśmy na wielkim meczu, wielkie derby. Śląsk 2, Wrocław kontra Miedź 2, Legnica. Jak to, dwa Śląski grają i dwie Miedzie? Miedzi? Za dużo z tego meczu to nie będzie. Awaria sprzętu. O kurde. No i nareszcie dotarliśmy do Wałbrzycha. Pytałem jednego kolegę, czy nie dobiłby do nas do Wałbrzycha. I on mi odpowiedział tak. W Wałbrzychu byłem 3 razy. Raz na piłce, raz na koncercie, raz na ślubie. Za każdym razem dostałem w pierdol. Jak czyta z okładki jakiegoś przewodnika turystycznego. No. Tu widać, że już za chwilę wielki mecz. Grande! Czarni Wałbrzych kontra... Skalnik jakiś. Czarni zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Znakomicie. A goście przedostatnie. A w ogóle to jest 7 liga chyba, nie? To jest ta klasa. Są bilety. Tak jest. Ile za tę przyjemność? O ile pan uważa? 2 złote. A może być stówka nawet. Ej, program jest meczowy. Katastrofa na początek. Katastrofa. No czarni to chyba na pomarańczowo, nie? Czarny. Tak jest. O kurde. Kartofliska? Chciałem poznać, ale zaszczyt. To się jeszcze dobre. Weźcie tu coś po tym skrzydełku, żeby coś do skrótu było. O! Orzesz, kurwa! Zrobiłem jeszcze dobry research, bo w Wałbrzychu wypuścili 80 kuropatw. To się śmiejesz. Gdzie wypuścili kurwa na hałdy? Przecież to jest zwierzę polne, no skurwysyna. Nie no, kuropatwa jest tutaj na wyginięciu. Wszędzie jest na wyginięciu. No i tutaj wyhodowali 80 sztuk w Wałbrzychu i wypuścili je ostatnio. Ej, no serio. Ja pierdolę! Orzeź kurwa, dać! O panie! Mecz się już zakończył. Czarni Wałbrzych wygrali
3 do 1. Czarni Bałtyka, ejo, ejo. A my jesteśmy na dniach Wałbrzycha. Okazało, że dzisiaj są dni Wałbrzycha. Gdzie jest piwo? Zrówko. Zarobię. Kokoła, 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 disco. Jest niedziela. Rano. 11. To jest B-klasa, nie? Tak. Rawa Boleści, kontra kto? LKS Marcinowice. Rawa to jest dobry zespół chyba. Tydzień temu przegrali 10-2. Czekamy się jakiejś składnej akcji w tym meczu. W drugiej połowie podobno być jakaś składna akcja. A meczu Polonii dzisiaj nie ma. O kurwa! Ja pierdolę! Tam babol. Worek się otworzył. Mosznowy. O kurwa. O, do przerwy 0-0. A w 5 minut po przerwie. Już dwie. Tu pan sędzia zaparkował, że tak nerwowo patrzy? Z chorągiewką za lawetą nie trzeba było biec. Ja sami powiedzieli przed chwilą, że sędzia na linii ma swój profil na Facebooku. Ale jako fanpage. Jako fanpage? No. Sędzia Szczepan. Wygląda trochę jak starszy brat Andrzeja z tej lat. No. Co? Gra i nic nie widziałem. A teraz. Nie było. 4 metry z tyłu. Aj, ten sędzia Szczepan. Aptekarz. A pójdziemy sobie zrobić zdjęcie ze Szczepanem. Obowiązkowo. No, się zakończyło. 4-0 było. 0-4. Przepraszam bardzo, może sobie z panem zdjęcie zrobić? No, zdjęcie bym chciał. Nie można? No i sędzia Szczepan nie chce z nami zdjęcia. Ten fanpage sędziego Szczepana to chyba ktoś inny prowadził. Jako, że kończy się weekend, to zaraz zaczynamy dożynki. A jesteśmy w Krzyżowej, a tutaj dzisiaj są dożynki. O kurwa. Dożynki wojewódzkie. Takie kwaśnawe do piwa. Ajajajajaj. Zaraz będzie korowód dożynkowy. Idziemy tak, jak myśmy stali z tymi wieńcami. A w którą stronę będzie w ogóle? W prawo. Ciężkie? No, troszkę. Wieniec niesie strażaków raczej. No. A to spryciarze. Spryciarze.pl. Nowoczesność w domu i zagrodzie. I to wszystko z okazji zwycięstwa Marcinkowic. 4-0. No już po dożynkach. Niestety trzeba ruszać na mecz. My jesteśmy tu dla przyjemności. Kolejny mecz klasy B. Świdnickiej klasy B. Herkules. Kurwa. Herkules Bojanice. Herkules Bojanice kontra kto? Burkatów? Tak, tak. Gry w Burkatów. O Herkulesie, ten mecz musimy wygrać. No, dzień dobry. Dobry. Witamy w kraju. I poza granicami kraju. No już po meczu. Herkules niestety przegrał. 2-7. Ale prowadził 2-0. To jest zawodnik obunożny. Idzie, idzie, gość! Ja pierdolę! Ale jaka to burka! Co było w tym meczu? Bramka była ładna. Była, o, była bramka z świata. Sytuacja jest nieklarowna. Nieklarowna? Młody, cała nadzieja tobie! Ciągle, no dwa mecze chyba dopiero grali. No tak. O kurwa! Brawo, bramka! Nie ma śmiacia! Nie ma, no. Nie będzie! A kurwa! Ja pierdolę! Tata Maria! Myślę, że sędziego też można zakwalifikować. Mariana. Pozytywów. Sędzia Marian? Strzelił, nie? A to do sędziego Mariana tam pretensje trzeba. Dwa, cztery, no. A tamten? To jest Marian chyba, nie? To nie jest Marian ten? No i naszych towarzyszy z trybuny też mnie lekceważył.
Myślałam o jakichś takich projektach, żeby napisać jakieś dofinansowanie z ministerstwa, żeby... Strasznie masz ciśnienie na jakieś projekty. Ale wiesz co, nie, właśnie wszystko nie mam ciśnienia. Wszystko jest jakimś projektem. No bo projekty wszyscy ja wie też, ja mam też projekt. Dzisiaj napierdolić się. No. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej. Czyli teraz kierunek Lutomia, tak? Ach, kłos. Ten słynny kłos Lutomia. Zrazem, zrazem. Nikt nie pokona, nawet słynny kłos Lutomia. No, dotarliśmy na Popcorn Arena w Lutomi Górnej. A, tak z tym rowerem, tak ambitnie. O, o kurwa! Ale mu... Jeszcze za polem karnym to było! Karny? Za polem karnym, karny? Jaki mamy czas? No, trzeba to jakoś podsumować. Sklep był blisko, można się odlać kurwa pod płotem. Więcej uwaga nie mam w zasadzie. Uwaga, kolega opowie zaraz dowcip, który spuentuje wszystko. Wraca pijany pułkownik do domu, siada przy stole i woła do żony. Miska, miska, będę żygał. Żona biegnie z tą miską, podstawia. No to pułkownik bierze głęboki oddech. Zmiana decyzji. Cesar. Ale my decyzji nie zmieniamy. Spierdalamy do domu. Róża czerwona, biało kwitnie bez, spadnie boleści za sezonów sześć. Mościsko przejdziemy, gryfa zajebiemy, w lidze przegramy, puchar będzie nasz. Wyszczyca Dolna to najlepszy klub, kto nie wierzy, chuj mu w dziób, chuj mu w dziób.